weszliśmy oczywiście jako studenci, ale tym razem zapytali się o ID card albo student card. Natomiast zgadnijcie, co zostało wymyślone. Dowód osobisty. No to, moi drodzy, dotarliśmy do Balbek. W Balbek jest śnieg. Jak widać na załączonym obrazku. Tak nie wiem, ze 2 stopnie może są, może 3, że to się rozpuszcza. Chociaż nie, zimniej, bo to się właściwie to się nie rozpuszcza. To leży, no. Ogólnie z Bejrutu trzeba się dostać do Sztury. Sztura to jest takie miasteczko, do którego się dostaniecie za 5000. No, musieli mi ludzie wejść w kadr, no idźcie sobie. Do którego dostaniecie się z Bejrutu za... Kurde. Za 5000. I później w Szturze przesiadacie się znowu do Balbek za kolejne 3000, czyli w sumie 8 koła. No i my jesteśmy na etapie szukania wejścia, bo nie wiem, czy jest tam, czy tu. Możliwe, że tu. A nie, nie tu. Tam jest wejście. To dlaczego strzałka jest w tą stronę? No zobacz. A on chce iść tam. No dobra, to idziemy tu. To w takim razie, moi drodzy, wy sobie popatrzcie, jak to wygląda. A ja wam w paru słowach... Albo nie, jeszcze bilety. Kurde. Dobra, co najpierw bilety? Oczywiście studenckie. Jak się uda. A ja wam potem poopowiadam o tym wszystkim. Na razie. Dobra, moi drodzy, to wyszliśmy. Tak to wygląda. O. Weszliśmy oczywiście jako studenci, ale tym razem zapytali się o ID card albo student card. Natomiast zgadnijcie, co zostało wymyślone. Dowód osobisty. Można? Można. Takie rzeczy się robi, moi drodzy. I zamiast za 15, to za 10 tysięcy. No i teraz jestem z nimi kwita. Po tym, jak mnie ojebywali w supermarkecie, po tym, jak mnie ojebywali w taksówkach. Deal is deal. Dobra, a wy sobie zobaczcie, jak to wygląda, a ja wam już mówię o Balbeku. Więc ogólnie, moi drodzy, to jest miasto jedno ze starszych w tej części. I co? I będziemy tutaj szukać wielkiej świątyni Jowisza. O ile w niej jeszcze nie jesteśmy, bo tego jeszcze nie wiem. Będziemy szukać świątyni Bachusa. Będziemy szukać, moi drodzy, tak zwanej świątyni okrągłej, tak zwanego kamienia południa i wielkiego meczetu. No i mam nadzieję, że to wszystko znajdziemy. No ale powiem wam, że jak na tyle lat, to te kolumny się całkiem nieźle trzymają. Także idziemy sobie dalej. A, zdjęcia sobie porobię, no właśnie. Wiecie, że co jakiś czas będę zatrzymywał kamerę, żeby porobić sobie jakieś tam zdjęcia, ogólnie rzecz ujmując. Jeśli chodzi o wielką świątynię, mam na myśli tą świątynię Jowisza, to ona, moi drodzy, została ukończona mniej więcej w 60 roku naszej ery. I co można o niej dalej powiedzieć? Cały ten kompleks świątynny, bo to jest chyba właśnie ten, w którym teraz jesteśmy, tak mi się wydaje. Cały, moi drodzy, ten kompleks świątynny, on się ma składać z 4 części. To z nas. Ma tu być monumentalne wejście, więc to jest chyba to, tak mi się wydaje.
świątynia właściwa. I teoretycznie to by było to tutaj, albo to tam dalej. Sanktuarium. Przepraszam, jakie sanktuarium? Jesteśmy jeszcze w świątyni. Czyli właśnie z tego wejścia, propylejów, dziedzińca i moi drodzy, tej świątyni właśnie właściwej. Natomiast ogólnie rzecz ujmując, jeśli spojrzymy na to jak na sanktuarium, no to całościowo jest zbudowane, moi drodzy, na planie prostokąta, który miał mieć wymiary, o ile mnie pamięć nie myli, 88 na 48 metrów. No i co? Otaczały go podobno 54 zewnętrzne kolumny, ale to już chyba gdzieś tam dalej będzie. A tutaj można jeszcze zdjęcie zrobić. Pyk. Pyk. 54 zewnętrzne kolumny, z których do czasów współczesnych podobno pozostało tylko 6. Więc jak znajdziemy gdzieś 6 kolumn, to będziemy wiedzieć, gdzie jesteśmy. No i mają one podobno średnicy, moi drodzy, ponad 2 metrów, więc nie powinniśmy ich przeoczyć. Tak, lecimy ze zdjęciami. Hop, hop, hop. A w necie jest mało tych zdjęć, wiecie? Może ja na Google nawet je wrzucę. W prawo chcesz iść? W prawo? No dobra. Kurde, woda. Wodą, jak wiecie, w tej serii się bardzo nie lubiłem. Moje buty się bardzo nie lubią do tego stopnia. W tej chwili mam już folię na skarpetkach, więc odczuwam zimno, ale nie wilgoć. Na czym to ja skończyłem? Aha, na kolumnach. No i co? I są podobno te kolumny związane... związane belkowaniem, no to tamte. Ale one nie mają 2 metrów średnicy. Albo te. Ale te też nie mają 2 metrów średnicy. Nie, no bez sensu te informacje są w internecie. Dobra, no to może od razu. No to właśnie, no to macie, pokazuje prawdę taką, jaką jest, a nie taką, jaka wydaje się, że może być, albo że można gdzieś wyczytać. Czyli internet kłamie. Ale nie mój kanał. Dobra, i teraz tak. No dobra, jest ozdobny fryz na tych kolumnach. Kurwa, przepraszam, ale pogoda beznadziejna, wszędzie śnieg. Jest fryz. Dobra. I tutaj teoretycznie miały być głowy byków, ale... może coś tu jest. Średnio to widzę, zwłaszcza po słońce. Później na nagraniu sobie obejrzę, czy to faktycznie jest, czy nie. Ale zdjęcie można zrobić. Tyk. Także, moi drodzy, tak to wygląda. Wiecie, bo tak, ja tak jednocześnie i mówię, i robię zdjęcia, i szukam jeszcze miejsca, żeby się nie utopić, znaczy butów nie utopić, bo tu obić się kałużę normalnie. A jeszcze sam chcę popatrzeć. Ogólnie co? Ta świątynia miała być zbudowana na, moi drodzy, podstawie, która była wyżej o 13 metrów od otaczającego ją terenu. No i to by się zgadzało, bo tu jak widzicie są wierzchołki drzew, czyli jesteśmy trochę wyżej niż podstawa, już to wszystko było podniesione. Co dalej? Dalej, moi drodzy, na ten dziedziniec miały prowadzić monumentalne schody. No i są schody. Czy monumentalne? No biorąc pod uwagę, że zbudowane z klocków, no to monumentalne to. Można je tak nazwać. Dobra, jeszcze parę zdjęć. Hop. Hop. I podobno też jest tutaj jakiś jeden z największych bloków kamiennych, jaki kiedykolwiek został wykuty, bo waży 800
ton. No to zobaczymy, jak go znajdziemy, gdzie on jest, czy on jest i jak wygląda. Także tak. Dobra. Idziemy dalej. No i co? I jeszcze gdzieś tu powinna być świątynia Bachusa, tak zwana mała świątynia. Zbudowana około 150 roku. Podobno bardzo dobrze się zachowała. Moment, robimy zdjęcia. A dobra, Marcinowi też coś. Niech ma chłopak. Jeszcze ta okrągła świątynia, tak zwana świątynia Wenus. Tak zwana, moi drodzy, świątynia Wenus. Ale tu kapie, zaraz mi telefon zaleje. I jest to, moi drodzy, podobno niewielka budowla. Nieopodal dwóch głównych sanktuariów. Jest tam zejście? To ja chyba wolę schodami. Mimo wszystko. Tak było śnieg, no bo jest śnieg. Moi drodzy, powinien tu gdzieś być jeszcze tak zwany kamień kurde, południa. Ale to podobno gdzieś w dawnym kamieniołomie. To podobno gdzieś w dawnym kamieniołomie. Od południowej strony wejścia do miasta. Że nie chcę mi się teraz zastanawiać, gdzie jest południe jakoś, tylko nie interesuje specjalnie. Wiecie co, bo zawsze jest tak, że ja nagrywam i w końcu sam miałem bardzo mało zdjęć, więc stwierdziłem, że będę też i zdjęcia sam dla siebie robił, a wam później na koniec filmu standardowo powrzucam filmu czy filmów, bo zobaczymy, ile tego wyjdzie z tego miejsca. No i a propos tego kamienia południa, no właśnie przy tym kamieniołomie, gdzie ogólnie obrabiano bloki do budowy świątyni. Specjalnie mam kamerę w tą stronę, żebyście za chwilę zobaczyli efekt tego, jak to wygląda z góry. Ten kamień w ogóle też podobno jest nazywany kamieniem brzemiennej kobiety. Nie mam pojęcia dlaczego, no ale tak sobie wymyślili. I podobno ma 21, prawie na 5, prawie na 4, właściwie na ponad, nieco ponad 4 na 4 i 0,2 metra wielkości. Dobra, i tak to wygląda z góry, moi drodzy. No, nie ukrywam, że jakieś wrażenie robi. I jeszcze gdzieś tu powinien być tak zwany wielki meczet. Z przełomu VII i VIII wieku, który został zbudowany na miejscu, moi drodzy, rzymskiego forum. Kurde, ale będę miał mokre buty. Jest do Libanu, mówili, będzie ciepło, mówili. Nie mieli racji. No i w ogóle ten meczet stanął na miejscu właśnie tego rzymskiego forum, a później tego kościoła świętego Jana, gdzie użyto tych samych kolumn. W ogóle zobaczcie, jakie Liban ma fajne góry. A, i znalazłem te 6 kolumn. Przy okazji są tutaj. O tu. Ale są zabudowane rusztowaniem. Za chwilę tam podejdziemy, zobaczymy, z której strony to można najlepiej nagrać. I te faktycznie mogą mieć ze 2 metry średnicy. Ogólnie, moi drodzy, wszystkie zabytki tutaj, czy zabytki, proszę. No dobra, no ruiny to zabytki. Cechuje je, jak widzicie, albo jak nie widzicie, albo jak ktoś się zna, to widzi. No tak, faktycznie jest na podwyższeniu zbudowany. Nie da się ukryć.
cechuje je, słuchajcie, takie, no jak to nazwać, takie urozmaicenie kształtowania przestrzennego. Zobaczcie, że tutaj są no, duże te odległości między tym wszystkim. Fajnie jest to rozłożone. Zaraz, po co ja zapieprzam po tym śniegu? Idę sobie. Tu i tak już nic nie ma. No i też, jeżeli ktoś ma jakieś pojęcie o historii sztuki, o architekturze, no to na pewno już zauważył, albo za chwilę zauważy, pyk, zdjęcie, że tutaj jest też dość duże bogactwo form architektonicznych. Jakby nie było, no jest. No i też nie wspomnę nawet o tych motywach rzeźbiarskich, których też tutaj jest sporo. Fotkę sobie zrobimy. Widzicie co, ja tutaj wezmę kamerę, wyłączę, bo sam chcę sobie porobić zdjęcia. Moment.